Cześć, witam Was kochani w ten piękny sobotni dzionek. Słuchajcie, jest taka sytuacja, dostałem informację od znajomego, że jest do sprzedania motorower w okazyjnych pieniądzach z dokumentami. Także jedziemy go oglądnąć. Jeśli będzie w miarę akceptowalnym stanie, to po prostu go kupimy i coś będziemy przy nim później rzeźbić. Także zostańcie ze mną, czekajcie na dalszy rozwój wydarzeń. Jeśli się uda, to lecimy dalej z tematem. Także jak widać, zakup się udał. Nie jest to może jakaś perła motoryzacji, ale cena była taka, że i dokumenty, jeszcze zielona tablica rejestracyjna, pierwszy właściciel, że skusiłem się, co się z tego ulepi. Dobra, mamy już ogara u siebie i czas zacząć szacować straty, co jest zużytego. W sumie to wszystko jest zużyte, ale co trzeba będzie dokupić, by doprowadzić ogara do stanu, powiedzmy, przejść przegląd. Na pewno jest gigantyczny luz na tylnym wahaczu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu cała ośka, te tulejki, tu wszystko lata. No to łysa opona i dziurawa dętka. Próbowałem pompować, nic z tego. Z przodu na pewno trzeba będzie kupić gumę i prawdopodobnie tulejki do przedniego zawieszenia. Kierownica jest do zmiany, ponieważ tu gdzieś była pęknięta i ktoś ją spawał. Kierownicę już mam. Ciekawa licznik wskazuje tylko 1, 2, 3, 4 km przebiegu. Zaraz sobie jeszcze spróbujemy odpalić. Zobaczymy, czy jest iskra, nalejemy benzyny, pokopiemy parę razy i będziemy widzieć, czy silnik chodzi, czy nie. Niestety iskry nie ma, ściągnąłem dekiel. Widać, ktoś tu solidnie wkleił na uszczelkę i silikon. Widać, spod siedzenia sypie się gąbka, jakieś myszy się musiały dostać. Nic, przepaczę, jeszcze tutaj przerywacz, kondensator, czy wszystko jest prawidłowo podłączone. Dojdę do cewki, jeszcze raz spróbuję kopnąć, czy pojawi się iskra. Przerzuciłem sobie cały zapłon z innego silnika, iskra już jest. I miałem właśnie zalać paliwo do zbiornika, tylko jeszcze się chciałem upewnić, co się dzieje w komorze pływopkowej. No, dzieje się nie za ciekawie. Czy uda mi się wygrzebać ten pływak? Ale jest, no, naprawdę, tutaj wszystko na bogato. Spróbuję sobie to wyczyścić, mam kompresor pod ręką, przedmuchać, wygrzebać i może się uda odpalić. No niestety, z tego gaźnika nic nie wejdzie. Wykręciłem dyszę. Jedna jest... Nie wiem, czy będzie widać. W każdym bądź razie jest 68 dysza. Nie pamiętam, czy to był właśnie już zablokowany gaźnik, czy nie, ale jak się dobrze przyjrzycie, tak, jest dziurawa komora pływakowa, a z drugiej strony obok jest tak jakby zalutowana. Nie wiem, co się tu stało, ale mam jeszcze gdzieś drugi gaźnik, może spróbuję go przełożyć. Jak to zwykle bywa, całe życie pod górkę. Niestety zbiornik paliwa i kranik w romecie okazał się niezdatny do przyjęcia paliwa. Także CZ będzie robić jako zbiornik paliwa. Puszczamy paliwo. Wrócimy rezerwę. O, coś leci, dobra. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Widać, kraźnik przyjmuje paliwo. Ok, jest dobrze. Jeszcze z niego nie cieknie. Zrobimy mu dolewkę. Przelał się, ok. Nie wiem, czy zakładać ten filtr, czy nie. Tu jest wszystko podłącz. O, czyli nie trzyma zaworek. Dobra, zamykamy paliwo. Przekopiemy go parę razy. Może zaś się.
fajka na swoje miejsce. Tu jest wszystko podłączone tak na ostro. Ale będzie, dobra. I próbujemy. Paliwa. Zarzućmy paliwo jeszcze raz. Prawie utrzymuje wolne obroty nawet. Dobra, to w sumie na razie tyle. Silnik pali, trzeba ogarnąć gaśnik, parę innych rzeczy. Jak zrobię zakupy, będę działał dalej. Na razie, cześć.